Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadzić audyt marketingowy w Twojej firmie? Właśnie o tym będę opowiadał w 52. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i pomagam poukładać i zwiększyć efektywność marketingu. W dzisiejszym odcinku Strategicznych Piątków pokażę, w jaki sposób wygląda audyt marketingowy, jakie elementy zawiera, w jaki sposób go przeprowadzamy w straterajs dla naszych klientów i jak też Ty, jako odbiorca, jako ktoś, kto być może chce przeprowadzić audyt dla swojej firmy, może go przeprowadzić poprzez kilka pytań. Audyt marketingowy. Ee, Przede wszystkim dzielimy na dwa elementy, my według naszej metodyki, bo oczywiście metodyk prawie tyle, ile firm, które go przeprowadzają, my dzielimy go na dwa podstawowe elementy, czyli na markę i Lake marketingowy. Czyli audytujemy tak jakby komunikację i audytujemy dotarcie. Czyli dwa takie bardzo ważne elementy w ekosystemie marketingowym. Coś chcemy zakomunikować i w jakiś sposób ten komunikat chcemy jakby zdystrybuować do naszych odbiorców po to, żeby zostali naszymi klientami. Albo pracownikami, albo, nie wiem, inwestorami, jeśli mamy jakieś inne cele marketingowe. I teraz audyt marki składa się z dwóch podstawowych elementów w naszym przypadku, czyli z pewnych założeń strategicznych wobec naszej marki, które mamy i z komunikacji marketingowej. Czyli weryfikujemy, kiedy przychodzimy do firmy, to jakie ona ma założenia co do swojej marki i jak ona je egzekwuje. Czyli coś zakładamy, że nasza marka ma być jakaś i sprawdzamy. Czy właśnie w taki sposób jest ona komunikowana? I teraz założenie strategiczne, takie główne, które sprawdzamy, to jest key message, czyli e, główny przekaz komunikacyjny, jaki marka chce wywołać, jak chce być kojarzona, jak chce być odbierana przez e, odbiorców komunikacji marketingowej, czyli przez potencjalnych klientów, przez potencjalnych pracowników, być może inwestorów. E, jak chce być marka postrzegana, jaki jest taki nasz główny przekaz strategiczny? Reason to believe, czyli udowadniacze wykorzyst jakie udowadniacze marki wykorzystuje e, firma i identyfikacja wizualna, czyli jak wygląda logo, jakie kolory są wykorzystywane, czy to jest spójne. I teraz takie pytania, które przy okazji tej komunikacji możemy sobie zadać, to jest e, to, po pierwsze, czy marka komunikuje to, co jest założone w Key Message, czy marka komunikuje też te Reason to Believe? Jak to wygląda w poszczególnych kanałach? Czy to jest na stronie, czy to jest na nie wiem, Facebooku, na LinkedInie, w innych kanałach, które wykorzystuje marka, czy tam są przemycane te informacje? Czy to jest spójne z tymi założeniami, które mamy tutaj, czyli z Key Message, z Reason to Believe, czy identyfikacja jest też w różnych miejscach spójna w każdym w zasadzie punkcie styku z klientem? I my to sprawdzamy, czy ta komunikacja wszędzie jest taka sama. Czy być może w jednym kanale mówimy, że wyróżniamy się czymś, a w drugim kanale mówimy, że jakiś mamy inny wyróżnik, bo niestety bardzo często się to zdarza. Sprawdzamy po prostu spójność tego komunikatu, czy wszędzie klienci słyszą to samo w taki sam sposób. Sprawdzamy też, co marka chce komunikować. Czyli w poszczególnych kanałach, no bo każdy kanał może mieć jakby jakiś konkretny cel. Czyli na przykład na LinkedInie chcemy budować mocny employer branding, albo na Instagramie chcemy budować employer branding, a na LinkedInie chcemy pozyskiwać klientów. Więc tam trochę inne cele komunikacyjne będą. Marka oczywiście musi być spójna i w tym, i w tym kanale, ale cele komunikacyjne e, mogą być już inne. Pytanie, do kogo marka też chce komunikować w poszczególnych kanałach i czy obecnie komunikuje do tych osób, do których chce komunikować. No i ostatnie pytanie czy komunikacja przynosi efekt? Czyli po prostu czy są z tego nie wiem, czy to leady, jeśli taki ma być efekt, czy to komentarze, jeśli taki ma być efekt? Czyli też sprawdzamy, jakie KPI w ogóle są mierzone, jeśli są mierzone. Jeśli nie są mierzone, no to rekomendujemy, żeby zacząć to mierzyć, no bo audyt marketingowy, no to przede wszystkim są rekomendacje, jak poprawić tą sytuację, yy, którą my zastajemy, a nie tylko zrzucamy diagnozę i uciekamy, tylko tutaj są też rekomendacje. Yy, I druga ta część, czyli tu mieliśmy tą komunikację, przede wszystkim sprawdzamy, czy jest jakieś założenie jakiejś komunikacji, czyli czy my wiemy co my chcemy komunikować i druga rzecz, czy my spójnie to komunikujemy we wszystkich kanałach. To jak miałbym tak podsumować tę część związaną z komunikacją z marką. Druga część to audyt lejka marketingowego. I tutaj sprawdzamy sam lejek marketingowy i też kanały marketingowe. Jak sprawdzamy lejek to sprawdzamy, jak marka dociera do klientów. Czy to w ogóle jest poukładane według idei laika marketingowego? Czyli, czy budujemy jakąś świadomość i zaufanie, czy ocieplamy też te kontakty i czy finalnie to wszystko prowadzi do sprzedaży i potem do retencji, do polecania tych też dalej. I właśnie, czy klienci pomiędzy tymi kolejnymi etapami przechodzą. Bo na przykład, nie wiem, jak oglądasz ten odcinek strategicznych piątków. To w opisie filmiku jest link do strony internetowej, gdzie z kolei możesz wypełnić formularz, żeby umówić się na rozmowę, żeby zostać klientem. I teraz ja w ramach tego mikrolejka, jakby marketingowego, monitoruję raz, ile ludzi przechodzi na stronę, ile ludzi wypełnia formularz, ile ludzi potem zostaje klientami, i widzę, gdzie jest jakieś wąskie gardło. I w ten sposób mogę ten lejek optymalizować, więc to jest bardzo ważne i to też weryfikujemy, jakby przy okazji audytu. I druga rzecz to audyt samych kanałów, czyli każdy konkretny kanał marketingowy, który jest wykorzystywany przez markę, przez firmę. Czyli jeśli firma jest na LinkedInie, jeśli jest na Facebooku, jeśli ma newsletter, nie wiem, jeśli ma stronę internetową i tak tak dalej. Wszystko weryfikujemy po kolei pod kątem tego, jakie przynosi efekty. No bo strona internetowa zazwyczaj ma cel, nie wiem, kontakt, jeśli to jest e-commerce, to ma cel sprzedaż. Trzeba weryfikować, jak ona ten cel realizuje, jaki tam jest współczynnik konwersji itd. i tak dalej. Kanały social media też mają jakiś swój cel. Wiadomo, jeśli tych KPI-ów nie ma, to je wyznaczamy po prostu i rozmawiamy. Słuchajcie, po co wy robicie to, jaki to ma główny mieć cel. Zastanawiamy się, co można poprawić w każdym z kanałów i dajemy rekomendacje. Zastanawiamy się, które kanały dla danej firmy są kluczowe, a które należy wyeliminować. I te dwa ostatnie czynniki też są bardzo istotne. Bo w wielu firmach brakuje, jakby raz, że mierzenia i pewnie z tego to wynika, ale dwa, takiego zastanawiania się, no dobra. Skąd my tak naprawdę mamy klientów? Co jest naszym najmocniejszym kanałem marketingowym, a co jest najsłabszym? I wtedy być może ten najsłabszy albo trzeba poprawić, a jeśli nie da się poprawić, to być może trzeba z niego zrezygnować. No bo po co mamy wydawać e, czas, po co mamy wydawać być może jakieś budżety reklamowe na coś, co nie przynosi nam efektów? Trzeba znaleźć dźwignię marketingową, trzeba znaleźć jakiś kanał, który będzie nam przynosił klientów, który będzie nam e, budował po prostu ten cały ekosystem marketingu i sprzedaży. I tam jakby ukierunkować siły, tam ukierunkować budżet, tam ukierunkować czas naszych pracowników albo podwykonawców, i w taki sposób trzeba do tego podejść. I to też przy audycie jest bardzo ważna część. I tak ten audyt marketingowy wygląda, czyli nie jest to jakaś mega skomplikowana rzecz, bo my też chcemy, żeby ten audyt był prosty, żeby dawał proste rekomendacje. Tego nie róbcie, to róbcie lepiej to zacznijcie robić i w taki sposób, jakby to powinno wyglądać. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, to po pierwsze zachęcam ciebie do subskrypcji, po drugie zapraszam ciebie do kontaktu, jeżeli audyt marketingowy rzeczywiście ciebie interesuje i chciałbyś bądź chciałabyś przeprowadzić audyt dla swojej firmy, to zapraszam do kontaktu, możemy się zdzwonić, możemy, możesz wypełnić formularz, możesz napisać do nas maila, wszystkie dane znajdziesz w opisie do filmiku. I trzymam mocno kciuki za Twój marketing, za to, żebyś regularnie go audytował bądź audytowała, bo jest to bardzo istotna sprawa, żeby trzymać rękę na pulsie, żeby sprawdzać efektywność marketingu, żeby go poukładać, monitorować, optymalizować. Do czego bardzo mocno zachęcam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Efektywności życzę. Cześć.